Kochani, witam Was serdecznie i ponownie na moim kanale Ezotarot. Witam wszystkie nowe osoby, które są po raz pierwszy na kanale. Witam osoby, które są ze mną od dawna, od niedawna. No serdecznie Was po prostu witam wszystkich. Dzisiaj mamy czytanie na kanale Tarot Twój partner, osoba, o której myślisz, czyli jak gdyby taka charakterystyka tej osoby, jaki on jest, co się dzieje obecnie w jego życiu, tak? Czego w życiu mu brakuje i tak dalej. Zadamy sobie kilka pytań do kart, zobaczymy, co one nam powiedzą, jak się tutaj określą. Osobom nowym, które są po raz pierwszy, wytłumaczę tylko, że działamy na zasadzie synchronizacji z kartami, tak? Wybieracie sobie jedną z widocznych tu kart lub kamieni, tą kartę, która najbardziej Wam się rzuca w oko, tak? To nie musi być nawet karta, która przypomina Waszego partnera. To po prostu jest karta lub kamień, tak? Z którym Wy no po prostu czujecie, że no coś Was łączy, coś Was przyciąga do tego przedmiotu lub do tej karty. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Powiem Wam tak. Miałam zamiar zrobić rozkład na 3 karty, ale nie mogłam się zdecydować, którą kartę stąd zabrać, której się pozbyć. No i wyszły karty 4. Widocznie takie musi być dzisiaj przesłanie. Taka energia dzisiaj przepływa nam przez karty. No nie mogłam po prostu wybrać, którą zabrać. Widocznie muszą być wszystkie 4. Widocznie jakieś energie po drugiej stronie Wasze potrzebują tutaj jakiejś informacji. No i co? Zaczynamy, tak? Pokażę Wam tylko troszeczkę tak z bliska. To jest cytrynian. Awentury. No mam nadzieję, że dzisiaj przy dzisiejszym czytaniu nic się nie zadzieje i kamienie nam tutaj nie zaczną uciekać, że tak powiem. Kto oglądał ostatni mój film i jest spostrzegawczy, to zauważy. Kryształ górski, kwarc różowy. Mamy karty, proszę bardzo, do synchronizacji dla Was. Król monet, rycerz kielichów, rycerz mieczy, as mieczy. Oraz karty, które może, jeżeli tamte przedmioty Wam nie odpowiadają, może te Wam coś pomogą. To jest karta orkla, taka karta przewodnik, karta rada. Słuchaj swojej duszy, tak? Swojej intuicji. Ona Cię poprowadzi. To jest przy tej karcie. Tu jest karta, jak gdyby ciesz się swoim życiem, ciesz się radością życia, tak? Druga karta, karta numer 3, Twoja pewność i Twoja odwaga, Twoje przebicie, Twoja siła. I tutaj karta, która wyszła mi ostatnio kartą dnia, czyli nie bój się zmian w życiu, tak? Idź do przodu, nie bój się zmian. Takie karty, kochani. No i zaczynamy nasze czytanie. Mamy kartę numer 1. Króla monet, karta oznaczająca tu w tym rozkładzie Twojego partnera, osobę, o której myślisz, tak? Niezależnie od relacji, w jakich jesteście na ten moment, na tą chwilę, w jakiej sytuacji, tak? Czy ta relacja dalej trwa, czy nie trwa, to nie ma znaczenia. To jest osoba, o której myślicie, karta, signifikator, jak gdyby nadana przeze mnie, wybrana przez Was jako znak tej osoby, tak? Żeby nam było łatwiej tutaj uzyskać informacje od kart, zsynchronizować się z informacją. Teraz zadamy pytanie kartom. Sobie karty oczyszczę. Jaki on jest? Tak? Jaki on jest? Jaki on jest? Prowadzi podwójną grę. Prowadzi podwójną grę. Na zasadzie może być to dla części z Was osoba, która jest w związku jakimś, osoba, która kogoś ma. Przy tej osobie po prostu ktoś jest i między Wami, a de facto też ktoś jest, tak? Jaki on jest? Bardzo tajemniczy, skryty, nie mówiący wszystkiego o sobie, nie chcący, żebyście wszystko wiedziały. Dzisiejszy rozkład będzie typowo taki dla pań. Taką dzisiaj mam jak gdyby potrzebę nagrania takiego filmu. Co nie zmienia faktu, jaki on jest, że jest bardzo
uczuciowy na zasadzie bardzo kochliwy, bardzo lubiący, może kierujący się takim uczuciem, takim płomieniem, mający płomień w sobie. Wy to odczuwacie, odbieracie to ciepło takie, które bije od tej osoby i nie możecie się temu oprzeć, tak? To jest tutaj silniejsze. Jaki on jest? Dla części z Was jest to osoba, która mieszka od Was daleko, nie mieszkacie z tą osobą. Dzieli Was jakaś tam różnica czasu, dzieli Was różnica kilometrów. Tu może być też różnica wieku między Wami, tak? Że to może być summa summarum, albo Wy jesteście starsze, albo on młodszy i adekwatnie, i na odwrót, tak? Co jest obecnie w jego życiu, tak? Co się dzieje w jego życiu na ten moment, na tą chwilę? On jest jak gdyby w tym momencie przytwierdzony, przytwierdzony do jednego miejsca w swoim życiu. Próbuje zacząć nowy początek, chce coś zacząć od początku, albo zmienić pracę, albo chodzi tutaj o relacje między wami. Może to być świeża relacja. Jest, w jego życiu jest teraz zagubienie. Czyli jak gdyby zburzył się spokój jego życia poprzez to, że wy jesteście i znalazłyście się w jego życiu, tak? Zburzyła się harmonia. Tu coś było tak, tu było na zasadzie super, wszystko miałem poukładane finansowo, stabilność finansowa, stabilność uczuciowa. Wszystko dzień jak co dzień, raptem bum, tak? Coś się zadziało. Czego w życiu mu brakuje? Szczególnie chodzi tu o życie uczuciowe. Czego w życiu mu brakuje? Chemii. Brakuje mu tego, co ma przy was. Brakuje mu takiej energii, takiego działania, jakby wam to powiedzieć, takiego wiatru w skrzydła. To coś w tym życiu już było takie monotonne i takie po prostu aż mdłe, tak? Jemu brakowało tego ognia, tej namiętności, tego pożądania, tego pragnienia. Tak to widzę, tak? On jak gdyby, tutaj jest jak gdyby nie tyle zazdrość, co spoglądanie na życie innych osób przy nim z niedowierzaniem poniekąd, że ktoś może w życiu mieć takiego partnera, no partnerkę, tak, na zasadzie ma kolegę, który mówi, kurczę, moja żona to jest taka i taka i taka, tak, albo moja dziewczyna to jest taka i taka i taka. A u niego to, jeżeli on jest osobą samotną i dopiero się poznaliście, czyli on nie ma nikogo, to może być tak, że jego życie było takie pozbawione żadnych takich emocji, tak, uczuciowych. I no, tego w życiu mu brakowało, tak? Tego w życiu mu brakowało, a przy was to jest ten bicz, taki ogień, power. Coś się zaczęło dziać, coś, motyle w brzuchu, tak? Jakaś tęsknota, jakieś zaczęły chodzić mu po głowie myśli, tak? Coś po prostu zaczęło się w tym sercu dziać. Czego mu brakuje jeszcze? Spotkania z wami. Myśli o spotkaniu, to tak na marginesie, myśli o spotkaniu, myśli o odezwaniu się do was, o wiadomości, tak? Teraz zobaczymy tą talią. Co jest dla niego w życiu ważne? Co jest dla niego w życiu ważne? Wolność, praca i uczucie. Siła uczucia, magia uczucia. Tu dla części z was będzie to już relacja karmiczna, od razu wam mówię. Wiem, że często mi to wychodzi w rozkładach, wychodzi i tym razem dla części z was osoba poznana w pracy, przy pieniądzu. To może być wasz kolega, kolega waszego partnera lub męża. Tu jest taka relacja ukryta. No tak to wygląda, tak? Tak to wygląda. I dla niego w życiu, to tak mówię na marginesie, dla niego w życiu po prostu to jest ważne. Czego nie lubi?
czego nie lubi ta osoba. Powiem Wam, że poniekąd dla części wyda Wam się to dziwne, pewnie to, co powiem, ale nie lubi dzieci. To jest taki pewien znak, sygnał. Nie lubi dzieci. Dla części z Was ta osoba albo nie chce mieć dzieci już, albo tych dzieci nie lubi, albo jeżeli Wy macie dzieci, to ta osoba ma z tym problem. Tak? Czyli super, jesteś taka super na zasadzie, super fajnie, ale szkoda, że masz te dzieci, nie? Nie wie, jak, czy sobie poradzi z tym. Dla części z Was po prostu nie chce powielać jakichś błędów z przeszłości lub czyichś błędów. Może to być to, że rodzice byli po rozwodzie, małżeństwo rodziców było nieudane, bo to jest patrzenie przez pryzmat rodziny i wychowania, czyli tego ta osoba nie lubi. Co chciałaby w sobie zmienić? Chciałaby w sobie zmienić tak, w ogóle chciałaby zmienić swoje życie. Chciałaby być bardziej taką osobą, która mówi, czego potrzebuje, bo tu jest ewidentnie przewija się tęsknota i samotność. Mimo że naokoło są ludzie i jest jakieś świętowanie, to ta osoba czuje się samotna sama ze sobą, tak? Tu ta osoba chciałaby w sobie dużo rzeczy zmienić, ale dużo też przeszkód ma pod nogami. Nie potrafi zawalczyć z pewnymi, jak gdyby, demonami przeszłości, że tak powiem. Co chciałaby Wam powiedzieć? Że ma do Was uczucia i to bardzo duże. I stoi przed wyborem. Stoi przed wyborem, ma do Was bardzo duże uczucia, bardzo duże. Szczęście, może miłość to duże słowo, ale na pewno ogromne zauroczenie, chemia i zakochanie. I duży, ciężki wybór przed tą osobą, niezależnie, nie wgłębiam się w relacje dalej, ale przy tej osobie i przy Waszym uczuciu dużo przeszkód i dużo wyborów, dużo jak gdyby kompromisów i poświęcenie czegoś na rzecz tego uczucia, tak? Na tej zasadzie. Czyli tu jak gdyby chciałaby Wam to powiedzieć, tu może być też jeszcze nie moment i nie chwila na to, ale na pewno ta rozmowa nastąpi, tak, na takie tematy. Zobaczymy sobie jeszcze, co chciałaby ukryć. Chciałaby ukryć jakąś stratę przy pieniądzu. Może nie mówić o jakichś problemach finansowych. Że coś poszło nie tak w jej życiu, tu i teraz, na ten moment. Będzie unikała jakiegoś tematu. No i ten wybór. Nie do końca będzie Wam wszystko mówiła. Będzie to mogło mieć związek z jakimiś problemami finansowymi przy jej domu, przy jej osobie, tak? To będzie chciała ukryć przed Wami. Będzie unikała pewnych tematów, na pewne tematy nie będzie w ogóle wchodziła, a nawet jak Wy coś będziecie mówić, to będzie odwracać, tak brzydko mówiąc, kota ogonem, tak? Tyle. Tyle, kochani, dla karty numer 1. Zobaczymy, co nam za chwilę tutaj karty pokażą przy wyborze numer 2. Mamy kartę numer 2, rycerza kielichów, osoby, które wybrały sobie tą kartę. Zobaczymy, co nam tutaj karty chcą Wam powiedzieć, tak? Kartę oczyściłam już, żeby nie zabierać czasu. No i zaczynamy. Tarot, Twój partner, osoba, o której myślisz, jaki on jest, tak? Jaki on jest? Jaki on jest? Na chwilę obecną mógł urwać z Wami kontakt lub mogło dojść do jakiejś kłótni lub jakiegoś konfliktu między Wami. Jest zły, niezadowolony, jak gdyby ktoś go tu uraził. Osoba między Wami tu ewidentnie stoi.
To nie musi być jego jakaś partnerka, bo tu nie wchodzimy w szczegóły relacji. To może być matka, to może być oczywiście żona, może być partnerka, siostra, koleżanka, ktoś, kto pomiędzy wami stoi, to może być wasza koleżanka, która coś tutaj jest nieszczera, osoba bardzo nieszczera, powodująca konflikty, podburzająca, tak? A on jest podatny na sugestie tej osoby, jak gdyby ma wpływ ta osoba na jego życie i na jego myśli tu i teraz, na ten moment, tak? Jaki on jest? Na chwilę obecną trochę on jest myślami gdzieś daleko, w sensie nie tyle zagubiony on jest, co jest zły, jak gdyby coś poszło nie po jego myśli, z czegoś jest niezadowolony na ten moment, na tą chwilę. Tu mogą być też, no po prostu, ta karta może też oznaczać jakieś zawirowanie w tym życiu, jakaś, ktoś tu jest ewidentnie między wami. Co jest, co dzieje się obecnie w jego życiu? O. Coś tutaj jest, jakiś nowy początek, coś się zadziało. Tu jest niepowiedzenie prawdy dla was, tak? Na tą chwilę wygląda, jakby on kogoś tutaj poznał. Jakby jakaś osoba tu przy nim stanęła i coś się zaczęło dziać, wy o tym nie wiecie do końca, ale wasza intuicja wam to podpowiada, że coś tutaj jest nie halo, że on zaczął się jakoś inaczej zachowywać, chłodny zaczął być, może zaczął być taki mniej dostępny dla was, tak? Jego zachowanie się zmieniło i wy coś czujecie. Tu mogła wejść, on mógł wejść w relację z jakąś inną osobą, jakaś inna osoba mogła się pojawić w jego życiu, tak? Tak to wygląda. Czego mu w życiu brakuje, tak? Chodzi o życie uczuciowe. Czego mu w życiu brakuje? Skupiamy się na uczuciach. Tutaj dla części z was to będzie relacja, która już trochę między wami trwała, ciągnęła się. On się trochę już pogubił w tym. Może to być też relacja na zasadzie już takiego dłuższego związku. I ten związek zaczął jak gdyby być niewystarczający. Zaczął być może taki, brzydko mówiąc, nudny, ale bez takiego polotu, bez tego, czego, co było na początku między wami. Coś tutaj się gdzieś, ta relacja wasza zagubiła, coś ktoś gdzieś zgubił pomiędzy, tak? Zatraciliście coś między wami, tak? Mimo tego, że uczucie tu jest przy was. Uczucie jest, ale tu jest na zasadzie, czego mu brakuje, czyli jemu brakuje tego uczucia. Tu coś wygasło, ochłodziło się, ktoś tu ewidentnie przeszkodził. No tak mi tutaj wychodzi jak nic. Co jest dla niego w życiu ważne? No tak, to jest osoba taka lubiąca, taka narcystyczna, trochę lubiąca być taka w centrum, że jest taka wow i szał. Ona już się zaczęła dusić w tej relacji, poniekąd taka znudzona zaczęła być, zaczęła fantazjować, myśleć, ktoś gdzieś się przykręcił, ale jeżeli wypytać tą osobę o to, to ona zaprzecza ewidentnie, zaprzecza, a wręcz mówi, odbija piłeczkę w waszą stronę, że to może ty kogoś masz, może ty coś mi zarzucasz, może to ty masz coś na sumieniu, tak? Na takiej zasadzie. I czego on nie lubi? Czego on nie lubi? To jest osoba, powiem wam, mało towarzyska. Mało towarzyska, mało taka rodzinna, niezdecydowana, on nie lubi. Po prostu nie lubi takiego przy sobie zamieszania, przy swojej osobie. Nie lubi być zmuszana do dokonywania wyborów, nie lubi stawiana być pod murem. To raczej ona tutaj lubi decydować, ale ewidentnie jak gdyby kontakt z rodziną taki sobie, tyle o ile, świętowanie tak, ale też wybiórczo, raz to, raz tamto, nie może się zdecydować, co by tak naprawdę ta osoba chciała, tak? Co chciałaby w sobie zmienić? No. Co chciałaby w sobie zmienić? Chciałaby być taką osobą bardziej konsekwentną. O, nie jest to osoba konsekwentna. Dla części z was może być to osoba, która odchodzi i wraca, jak bumerang. Raz chce być, raz nie chce.
Ta osoba ewidentnie ma jak gdyby problem z wartością, czyli z samoakceptacją. Jest niedowartościowana, mimo tego, że wizualnie, zewnętrznie sprawia wrażenie, że jest wszystko, jak gdyby jest pewna siebie i tak dalej, ale nie. Ma problem z pewnością siebie, to chciałaby w sobie zmienić, tak? Co chciałaby Wam powiedzieć? Że Was kocha. Uczucie jest ewidentnie, że Was kocha, chociaż nie potrafi tego okazywać, nie potrafi, psuje jak gdyby tą relację. Ta osoba sama po prostu psuje swoim zachowaniem tą relację, mimo tego, że nie chce tego, ale jakoś tak się zawsze dzieje, że ona coś zepsuje, ten związek, to uczucie psuje, tak? Ta osoba jest winna temu, że tak się dzieje niedobrze między wami. I zawsze jak się tak dzieje, to jest jej wina. Chciałaby to zmienić. No i mamy, co chciałaby ukryć. Nie chcę Wam pokazać, że tęskni. Nie chcę Wam pokazać, że kocha. Chciałaby ukryć, że jak gdyby bez Was, to może za dużo powiedziane, czuje się nikim, ale jej stabilność uczuciowa jest mocno zaburzona, mocno, mocno zaburzona. To ta osoba chciałaby ukryć, tak? Stara się nie pokazać tego przed Wami. Nie wiem dlaczego, ewidentnie, no taki typ, ale to taki na zasadzie przerost formy nad treścią, chcę Wam pokazać, aż czuję zupełnie co innego. I Wy dobrze znacie tą osobę, czujecie intuicyjnie, że ona tylko udaje przed Wami, tak? Tak to wygląda. Kochani, przechodzimy do karty numer 3. Kochani, mamy kartę numer 3. I zaczynamy rozkład dla tej karty. Ogólnie ta karta, ten mężczyzna, rycerz mieczy, no jest bardzo taką magnetyczną tutaj postacią, przyciągającą wzrok. No i zobaczymy, co nam karty tu pokażą przy tej relacji, przy tym partnerze, tak? Chociaż, tak jak mówię, relacje tutaj nas nie interesują, nie wchodzimy w szczegóły danej relacji, danego związku, tak? Nas interesuje ten partner i osoba, o której myślisz, tak? Partner oczywiście nie musi być to wasz mąż, czy no po prostu osoba, o której myślisz. Zobaczymy, karty oczyszczone. Czyli tarot, mój partner, osoba, o której myślisz, jaki on jest. Bardzo zamkniętą w sobie jest osobą, taką niewylewną, uczuciową, ale niewylewną. Jaki on jest? Tu ewidentnie od niego, to na marginesie Wam mówię, wyjdzie spotkanie, wyjdzie wiadomość. Będzie chciał się z Wami spotkać, zobaczyć, porozmawiać. Jak gdyby to on daje Wam, jego oczy, jakby Wam to powiedzieć, przy każdym spotkaniu wyczujecie, że on, nawet jeżeli ta relacja nie poszła na inny szczebel, na wyższy, że tak powiem, to czujecie, że mu się podobacie. On umie, nie mówiąc nic, o, brakowało mi słowa, nie mówiąc nic, potrafi Wam przekazać, że mu się podobacie, że mu zależy, tak? Jest bardzo taka mająca w sobie magnes i taką fizyczną energię przyciągania kobiet ta osoba ma w sobie. Co jest obecnie w życiu tej osoby? Co się dzieje w życiu tej osoby obecnie? No powiem Wam, trzecia karta. Osoba między Wami, dzieci. Dzieci albo wasze, albo jego, w każdym bądź razie na pewno osoba między wami tutaj jest, stoi, albo wy macie dzieci, jesteście w związku, albo on ma dzieci, jest w związku, albo oboje jesteście w związkach i na chwilę obecną w życiu jego jest to, że on nie ma żadnego ruchu, nie ma manewru, nie idzie do przodu, po prostu jest stagnacja, zawieszenie, stanie w miejscu. To jest okropne uczucie w tych kartach. Na zasadzie ze sobą nie możecie być, bo jest taka sytuacja, a nie inna. Bez siebie też nie możecie żyć,
bo jest to przyciąganie i ta chemia. Także no, sytuacja bez wyjścia na chwilę obecną, tu i teraz. To jest w jego życiu. Czego mu w życiu brakuje, tak? Tutaj bardziej kierujemy o uczucia. Magii uczucia. Magii, w ogóle uczucia mu brakuje, tak? Jest, no jak ten kopciuch w tym związku, jak ja to nieraz mówię. Związek, w związku, jak gdyby w tej relacji, w swoim życiu, niezależnie, w związki, nie wchodzimy w szczegóły, jest bardzo osobą rodzinną i przytwierdzoną do swojej rodziny. W każdym bądź razie brakuje mu w życiu uczucia i przed nim wybór. On tutaj myśli o wyborze. Cały czas w głowie to jest, wiecie co, taki rachunek sumienia. On ma trochę wyrzuty sumienia poniekąd, że przy was czuje się tak, a nie inaczej, a przy tamtej osobie nie czuje się dobrze już, tak, jest nieszczęśliwy. To energia może działać w dwie strony, także w waszą. Wy też odczuwacie takie emocje. Co jest dla niego w życiu ważne? Wolność, tak? Wolność, bo to jest osoba dominująca, mająca ostateczne zdanie, ta osoba rozkłada karty w jakiejkolwiek relacji w życiu. Wolność, nie konflikty, tak? Czego on nie lubi? Czego nie lubi? Czego on nie lubi? No strasznie nie lubi zmian. Strasznie zmiany powodują w nim jak gdyby taki dyskomfort. Nie lubi zmian, boi się zmian, zmian unika. Jest raczej osobą taką, która jest zakorzeniona, przytwierdzona. Jak to czasami mówią, starych drzew się nie przesadza. To tu nie chodzi o to, żeby porównać do starszej osoby, ale ta osoba też nie lubi zmian. Nie lubi. Co chciałby w sobie zmienić? To jest osoba, po prostu wrócę, która na przykład jak pracuje, to gdzieś pracuje bardzo długo, tak, nie zmienia, no nie lubi zmian. Co chciałby w sobie zmienić? Podejście do pewnych spraw, tak? Podejście do pewnych spraw za bardzo skupia się na pieniądzu, przy rodzinie. To adekwatnie tak wychodzi, że chciałby bardziej jak gdyby poświęcić czas, zmienić się. Za dużo skupia uwagi na pieniądzu, tak? Co chciałby ci powiedzieć? Tu jest ostrożność jakaś z jego strony wynika. Chciałby ci powiedzieć, że by unikać konfliktów, bo tu jest jakaś kłótnia między wami ewidentnie. Tu dochodzi do jakichś sprzeczek między wami, jak coś jest punktem zapalnym sporu. I on chciałby ci powiedzieć, żeby po prostu, żebyś nie naciskała, nie wymuszała, bo na chwilę obecną tu i teraz nic się nie zmieni. To on rozdaje karty, on czuje, że jest energią silniejszą przy was, i że jest dominujący, i że to wam jak gdyby zależy bardziej, ale to w takim cudzysłowie zależy bardziej. Wy bardziej okazujecie tą chęć bycia z tą osobą i te uczucia na ten moment, na tą chwilę. Co chciałby ukryć? No wybór, nie do końca on wam tu mówi wszystko, on na zasadzie mówi wam, co chcecie usłyszeć, nie mówi wam całej prawdy, czyli on chciałby ukryć to, że ten wybór pomiędzy wami a jego życiem obecnym, nie wchodzę w szczegóły, w relacje, jest bardzo ciężki. Chciałby wam też jakby ukryć przed wami, że on coś wie. Tu ktoś coś gdzieś powiedział, chlapnął ozorkiem, że tak powiem, i on coś wie. On coś wie, ale tego jeszcze na ten moment wam nie powie. W każdym bądź razie chciałby ukryć, że coś do was czuje więcej. Czyli na zasadzie, jeżeli tu by chodziło o jakiś romans, to uczucie go przerosło. Na zasadzie to miał być tylko romans i tylko tak po prostu, tak? Dla zabawy. A nie powie wam tego na ten moment, ale jest w jego sercu uczucie, co nie zmienia faktu, że wy też to czujecie. Czujecie
Intuicyjnie czujecie, że to uczucie jest z nim, chociaż on może zaprzeczać. Tak? Tyle, kochane, dla karty numer 3. Przechodzimy do karty numer 4. Mamy kartę numer 4, as mieczy. Nie wstydź się zmian, nie bój się zmian. Przyjdź do przodu, tak? Czas na zmiany. I karty mam oczyszczone. To samo pytanie do kart. Tarot, mój partner, osoba, o której myślisz, jaki on jest. Coś kładzie się cieniem na jego dom. On jest ogólnie osobą taką, powiem wam, dosyć nerwową, dosyć taką, jakby to wam tutaj nazwać, nerwową, ale taką szybko się denerwuje, taką, nie, może nie cholerykiem takim, ale szybko jak zapałka się zapala, tak? Jaki on jest? Jest bardzo taki dominujący nad wami. Jest to uczucie, ta chemia, ta energia bardzo silna, to przyciąganie i to jest, o, burzliwa relacja, tak? On jest taki też burzliwy, on jest taki niepoukładany, o. Brakowało mi słowa. Co jest obecnie w jego życiu? Co się dzieje obecnie w jego życiu na ten moment, na tą chwilę? Jest w trakcie jakiejś zmiany pracy, wyjazdu, albo będzie zmieniał pracę, albo tą pracę już zmienił, albo myśli o zmianie pracy, lub ewentualnie o wyborze przyjazdu do was. Coś tu w życiu chce zmienić. To zmiany w jego życiu, duże zmiany się dzieją w jego życiu na ten moment, na tą chwilę. Czego mu w życiu brakuje? Wiecie czego? Domu rodzinnego, takiego ciepła, ogniska rodzinnego domu. Czuję samotność, opuszczenie. Brakuje tych uczuć w jego życiu, tak? Brakuje. Brakuje takiego ciepła rodzinnego, domu rodzinnego. To może być też brak matczynej miłości w dzieciństwie, jakieś po prostu skrzywienie, krzywa relacja z domu rodzinnego wyniesiona. Tego mu w życiu bardzo brakuje, z tym on sobie nie może czasami poradzić. Na zasadzie on też nie może jak gdyby dać komuś tego, czego sam w życiu nie miał kiedyś. I tu jest problem się rodzi, tak? Co jest dla niego w życiu ważne? A jeszcze wam powiem, że to może oznaczać też osobę, która jest jedynakiem. Wbrew pozorom nie ma rodzeństwa i to też może wywierać wpływ na jej życie. To tak adekwatnie wam powiem, że tak może też być. Co jest dla niego w życiu ważne? Uczucie bardzo. Bardzo uczucie. Tu jest, wy jesteście ważni. Spotkanie z wami, myślenie o was, myślenie o spotkaniu, to jest od spotkania do spotkania. Na takiej zasadzie bym powiedziała. Żyję od spotkania do spotkania. To tak jakby w pracy. Jestem od przerwy do przerwy, tak? Aby zleciało. I to jest, jego życie się toczy tak. Właśnie. To jest w życiu ważne teraz na ten moment, na tą chwilę, że czeka do spotkania się z wami, tak? Chociaż on też tutaj nie do końca wszystko wam mówi, to musicie być czujne trochę, bo on część rzeczy skrywa dla siebie przez pryzmat swojej przeszłości. Nie wchodzimy w relacje głębsze, ale tak na marginesie wam mówię. Zobaczymy, czego on nie lubi. Samotności, tęsknoty, opuszczenia, nie lubi. Podobne karty mi wyszły jak tam, ale to tu może świadczyć też o osobie trochę dojrzałej, która ma przejścia za sobą. Nie lubi hałasu, kłótni, sprzeczek, wymuszania na nim czegoś. No nie lubi, nie lubi. Nie. To on tu podejmuje decyzje, nie lubi być przyciskany, zmuszany do czegokolwiek. Wtedy on atakuje, to jest dosłownie. Jeżeli wy wychodzicie z takim czymś, to on atakiem do was, tak? Obrona przez atak. O, bym tak to nazwała najlepiej. Tak? Czego nie lubi, nie lubi wybierać. Nie lubi. Co chciałby sobie zmienić na ten moment, na tą chwilę? Powiem wam tak. Jeżeli ta osoba ma dzieci, dla części z was może oznaczać to osobę, która ma dzieci, bo ma jakąś przeszłość za sobą, chciałaby zmienić
to, że z tymi dziećmi miała mały kontakt, dla części to już mogą być dzieci odchowane i miała bardzo mały kontakt, ma wyrzuty sumienia z tego powodu. To chciałaby zmienić. Co chciałaby Wam powiedzieć? Że myślała o rozstaniu, żeby myślała o zakończeniu tej relacji, tak? O odejściu. Że nie do końca była szczera, coś zataiła, coś ukryła. To chciałaby Wam powiedzieć. I co chciałaby ukryć? Chciałaby ukryć, że już poniekąd dokonała wyboru. Już mi karta uciekła. Dokonała wyboru i to ukrywa przed Wami. Ta osoba już zdecydowała. Tutaj jest na zasadzie w głowie ma wóz albo przewóz. Karty nie pokazują, jakiego wyboru dokonała, jeżeli będziecie chciały zadawać w komentarzu pytanie, ale na chwilę obecną dokonała wyboru, ma to w głowie i na pewno w niedługim czasie Wy się o tym dowiecie. Karta mi wypadła i Wam powiem, już nie będę jej podnosić, ale powiem Wam, że dokonała wyboru przez pryzmat swojego wcześniejszego bagażu życiowego. Niestety patrzy trochę przez pryzmat też swoich życiowych doświadczeń na nowe uczucia, na nowe relacje. Od razu mówię, wyboru tu nie ma. Także nie domawiajcie sobie, że tak będzie czy tak, bo tego wyboru tutaj nie widać. Ale jest nadzieja, wybór na coś nowego, tak? Tyle dla karty numer 4, kochani. Mam nadzieję, że kryształy dzisiaj nam się zgadzają, karty nam się zgadzają. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, moc pozytywnej energii Wam wysyłam. Subskrybujcie, komentujcie, krytykujcie też. Też krytyka jest mile widziana, może gdzieś coś, ja też źle mam spojrzenie, może źle mogę coś tutaj powiedzieć, może coś byście chcieli, żebym powiedziała inaczej. No cokolwiek, tak? Cokolwiek to znaczy krytyka, też mile jest widziana. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie, za to, że poświęciliście czas, swój czas na spędzenie tego czasu ze mną. No i kochani, do następnego czytania. Cześć!